No cześć, tutaj Krakus, witam wszystkich bardzo serdecznie w wyzwaniu tygodniowym, no i wkrótce też dziennych w grze World War Z Aftermath. I tradycyjnie, może nie w piątek, bo w piątek się nie udało, ale w sobotę wieczór rusza pierwsze, czyli Jerozolima, wsparcie techniczne. Mamy tutaj niewypał. Wszystkie ładunki wybuchowe zadają zombie o 75% mniej obrażeń, czyli żadne wybuchy się tutaj nie przydadzą. Słabość klasowa ludzkie inferno i słabość klasowa eksterminator. Ok, Jerozolima, zwykły etap. Tutaj wybiorę sobie może droniarza. I może jego. No, jakiś większych szans tutaj nie mam. To już jest trzecie podejście i no niestety muszę przyznać, że znowu coś jest nie tak z tym wyzwaniem. No, ale do tego się już można przyzwyczaić. Zwykle w wyzwaniu tygodniowym nie ma aż takich problemów. Tymczasem tutaj co się pojawia? Pojawia się problem. Tutaj na samym początku już atakują nas spore ilości zombie. I to okej. Nie narzekam, ale to naprawdę robi się uciążliwe. Poza tym przeszukiwanie zwłok zwykle wygląda tak, że przeszukujemy około 5 żołnierzy nie, 3 żołnierzy i jest ok. A teraz się to zmieniło aż do 5. To też takie dziwne jest. Do tego stopnia, że trzeba przeszukiwać te magazyny. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym musiał przeszukiwać te magazyny. No ale okej. Dobra, chodź tutaj. Wycofaj się. Żeby to oni ginęli od min. A nie ty. Tutaj się właśnie już zaczyna robić, już na samym początku, mocno ciekawie. A tego tutaj nie było wcześniej. Nigdy nie było aż tylu specjalnych zombie na samym początku. A to jest wyjątkowo ustalone przez to. No i kolejna idzie fala. A ja oczywiście zapomniałem mojego drona rozstawić. To już jest kolejna fala tutaj. A to jest dopiero początek. No i dlatego, kiedy przechodzimy dalej tam na dół, to już praktycznie nie zostaje nam zbyt wiele do powiedzenia. I tak było za pierwsze. Okej, wybrałem. Am I clear to come through? All right, Gringo, let's go. I'm coming through. Dobra, ktoś się pojawił, więc jest szansa, że coś ruszymy trochę do przodu, bo sam nie byłem w stanie. O kurde. Hold up! I see your mics. Hold on. Keep your head down this time. Anything? All eyes over here.
Much better. This leads to the bunker, but it's sealed from the other side. Mam trochę dość tej gry i tego, jak tutaj to wszystko wygląda. Takie zniechęcenie bierze, kiedy się próbuje jeden raz, drugi, trzeci i po prostu już przestaje zwracać uwagę na otoczenie, już przestaje mi to w sumie trochę zależeć, bo zamiast czerpać przyjemność z tego, to jest takie... Zobaczcie, ile tutaj specjalnych zombie teraz przebiega. Gdzie on jest? Dobra, zginął. O, tutaj też wybuchała amunicja. Świetnie ją zostawili nasi przyjaciele. W świetnym miejscu. Nie ma co. Dobra, on apteczkę wziął, mimo że ma pełne zdrowie. To też na pewno nam pomoże. Kiedy grałem sam, jedyne co chciałem właśnie, to autowieżyczka. Nie udało mi się jej zdobyć. Na szczęście teraz, kiedy są inni gracze, już jest. To też interesujące jest. Ja dostawałem same druty kolczaste. Całkiem inaczej się gra, kiedy można na przykład moździerz obsługiwać, działko automatyczne, jeszcze się ma... KM i tak dalej. No to jest inna gra. Okej. Pierwszy etap już jest za nami. To już coś. Ale samemu tutaj praktycznie dostać się to jest droga przez mękę. To umówmy się, że... Well, start it! We've lost power! Wait, there's a backup!
ma nic. Przyda mi się apteczka, ale... Nie będą szczury. Wiem, że tu z tyłu przyjdą za chwilę zombie. Trzeba być przygotowanym. Nie? A, screamer jest, dobra. Tak myślałem, żeby ten KM może zostawić na ten ostatni etap, ale niech będzie. Ja potrzebuję apteczkę teraz zdobyć. What's the status? We're full power. Network is solid. Yeah, it's going to work. We'll cover the door. I can't do it alone. Okay, well, what do we have to do? We've got to power up the array. Trigger up the startup on the console downstairs. How's that? Dobra, tu zwykle są apteczki, no właśnie. Game time, baby. All eyes, over here! Come on. Shit! Get a cover in line! Dobra, muszę się wyleczyć, bo na razie nie mam... Ale... strasznie zwalnia czasami, szczególnie przy jakichś wybuchach. Tu czasem są jakieś fajne rzeczy, nie ma tym razem. Dobra, tą autowieżyczkę zostawiam na pewno. Nie, przyda się w tym ostatnim etapie, to na pewno. Okay, it's working.
me, I think. The key on the instrument panel, turn it. How's that? Protect the dock. Done. It's working. I've authorized the key I can use with any laptop. Get to the roof and radio for evac. The air defense grid is down. Tam byk idzie z dołu. Trzeba... No i teraz tak. Ostatnio ta wieżyczka się zacięła. Myślę, że najlepszym miejscem będzie jednak rozstawienie ją tutaj. Kogo tam dopadło? Co tam się stało? Bo nam jak nam zabiją Gringolda, to będzie po grze. Co tam się stało? Aha, tam jeden gościu został, dobra. Tutaj też rozstawię. Co to jest? Karabin główny? Nie, to co mam jest dobrze. To. O, tę rakietnicę lubię. Tam jeszcze coś było do zebrania. Chyba. A nie, to już wzięli. Dobra, to wzięli. Tu coś jeszcze mam. Apteczka, okej. Gdzie jest ten bugbear? Bym go wyleczył. Tam jest. No chodź tutaj. Dobra, amunicja jest tu. Trzeba pamiętać, że mniejsze obrażenie od wybuchów dostają. Tutaj na przykład można użyć tych... Co tam? Byk idzie. O kurcze. Źle wycelowałem. Podskoczył mi. Co tu jeszcze mogę mieć? A co wezmę? Nie. Okej. Czemu wieżyczki nie strzelają w nie? Dziwne to było. Ciągle jakieś glitche.
Wow. Co tu się stało w ogóle? Jak to możliwe? Trzeba się przedostać. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem w tej grze. Udało się, ale po prostu. Myślę, że to są jednak błędy gry. Że coś się tam nie zgadza i te wieżyczki w ogóle nie eliminowały zombie dochodzących do siatki. No ale dobra, no jest zrobione. W stresie po ciężkich przejściach za trzecim razem. No tu trzeba grać z innymi, no nie czarujmy się w tym etapie. Zresztą jak w większości trzeba mieć kogoś, kto będzie z kim będzie można współpracować. Dobra, to tak wygląda wyzwanie tygodniowe w tym tygodniu i ukończone, tak jak mówię, ledwo, więc zabieram się powoli za wyzwania dzienne, na które już teraz zapraszam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.